Koniec problemów z poruszaniem się po deptaku na wózku inwalidzkim czy z wózkiem dziecięcym. Koniec też z niszczeniem obcasów. Na deptaku powstanie tak zwana szpilkostrada. Przetarg na jej budowę został już ogłoszony. Otrzymaliśmy pozytywne uzgodnienia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ogłosiliśmy przetarg na wykonanie szpilkostrady. Zakładamy, że ten przetarg rozstrzygniemy w najbliższych dniach, a wykonanie prac nastąpi jeszcze w tym roku. Kostka brukowa na ulicy Żeromskiego to nie tylko zmora dla kobiet przemierzających deptak w butach na obcasach. Ta aktualna, ta nawierzchnia na ulicy Żeromskiego, owszem, ona jest taka bardzo oryginalna, tak, i dostosowana do zabudowy, ale no nie jest wygodna dla kobiet, które chodzą w butach na obcasach. Kosteczka brukowa idzie się w szpileczce, nóżka szybciutko, raz skręciłam tutaj nogę. Ale także dla rodziców z małymi dziećmi. Tej kostki jest pełno i w parku, i tutaj na Żeromskiego. Nie jestem na szpilkach, wygodne buty, natomiast no dziecku też na pewno nie ułatwia ta kostka usypiania. Z tym wózkiem no ciężko się spaceruje po tej kostce, tak? A w szpilkach, no nie zazdroszczę paniom w szpilkach. Ja akurat szpilek unikam i rzadko w nich chodzę, ponieważ mam dwoje małych dzieci, więc to jest raczej niewygodne, ale myślę, że dla wózków to na pewno będzie korzystne. Mieszkanki Radomia od wielu lat narzekały na wybrukowany nierówną granitową kostką główny miejski deptak. Te fleczki, te wierzchniki to się nazywa. Połamiane obcasy są często. Ciągi dla pieszych ułożone wyłącznie z gładkich płyt powstaną po obu stronach ulicy Żeromskiego. Zgodnie z projektem wymienione zostaną te fragmenty nawierzchni chodników, które są wykonane z łupanej kostki granitowej. Zastąpią je gładkie płyty granitowe. W ten sposób powstanie jednolity, równy ciąg na odcinku od ulicy Słowackiego do ulicy Rwańskiej. Przy okazji budowy tzw. szpilkostrady po północnej stronie deptaka na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Traugutta zostanie przygotowanych 11 miejsc, w których po likwidacji istniejących gazonów zostaną posadzone drzewa.